Witam serdecznie, kolejny odcinek ze stoku, z Białki. Serdeczne pozdrowienia z nart i nie bez powodu nagrywam właśnie tutaj, ponieważ dzisiejsze słowo to droga. I droga, tak jak na nartach, może być bardzo przyjemna, jeśli nie ma mult, nie ma ludzi, generalnie super się zjeżdża, a czasami może być mega nieprzyjemna, mega ciężka, ale droga jest konieczna, żeby dotrzeć do celu. No i właśnie mega często droga jest dużo ważniejsza niż sam cel. Niektórzy mówią, i podoba mi się to zdanie, że dopóki jesteś na drodze, to jesteś zwycięzcą. Bo jak wracamy do punktu wyjścia, jeśli się poddajemy, to jest nam mega ciężko. Ale jak jesteśmy ciągle na tej drodze, to Pan Bóg nam towarzyszy w tej drodze i inni ludzie nam towarzyszą. Ale ta droga niekoniecznie zawsze jest łatwa i przyjemna. Dlatego chciałbym, żebyście dzisiaj udali się na krótki spacer sami, bez telefonu, bez niczego i zastanowili się, z kim ja w ogóle idę tą drogą, jaka jest w ogóle ta moja droga i dokąd zmierzam i po co tam zmierzam. A uwierzcie, droga jest mega ważna i mega potrzebna. Życzę Wam dobrego dnia i do usłyszenia. Pa, pa!